nam do zaproponowania ci, którzy się nam przeciwstawiają, czyli są naszymi konkurentami? O nie, proszę Państwa, coś mają. Tutaj ktoś już był na dobrym tropie. Otóż mają, proszę Państwa, do zaproponowania przede wszystkim chaos. Chaos i agresję. Wojnę. Bo jaki rząd mogą powołać? No ten rząd kordonu wokół PiS-u. Czyli rząd wielopartyjny. Rząd, który się będzie wewnętrznie kłócił. Ale to jeszcze mało. Ten rząd będzie się kłócił także z prezydentem. Ten rząd będzie się kłócił z opozycją, z największą partią w Sejmie. Krótko mówiąc, to będzie rząd kontynuacji wojny i to wojny jeszcze bardziej chaotycznej niż ta, która była do tej pory. To będzie pogorszenie jeszcze tego, co jest w tej chwili. Bo oczywiście o żadnej walce z aferami, o żadnych projektach, planach, które mają coś przynieść Polakom, nie będzie mowy. Będzie taka gra, jaką dotąd uprawiano. Jedni chcieli zdobyć sobie pozycję w Unii Europejskiej, to grali w ten sposób, że co tam polskie interesy, aby mnie zrobiono kimś ważnym. Inni grali tutaj na różnych fortepianach, żeby coś tam ugrać w różnych dziedzinach. Nie mają mierze w dziedzinie gospodarczej. Żadnego projektu dla Polski nie było. Państwo było zdezintegrowane, a Donald Tusk mówił wręcz wprost, że tak powinno być. Wtedy, kiedy się tłumaczył w Sejmie z afery Amber Gold, mówił, że przecież państwo nie może być zintegrowane, że musi działać jako szereg oddzielnych instytucji, a obowiązek ochrony obywateli to nie jest wcale najważniejszy obowiązek. Ważne, żeby te instytucje były oddzielne. A więc tak naprawdę obywatel w gruncie rzeczy nie bardzo się liczy. Otóż to i tylko to można w tej chwili zaproponować Polakom z tamtej strony. Niezależnie od obietnic, które choćby i dzisiaj padały na różnych spotkaniach i zjazdach, niezależnie od różnego rodzaju obietnic, które są tak mało wiarygodne, tak nieprawdopodobne, że nawet nie warto się nimi zajmować. Natomiast co mamy do zaproponowania my, Prawo i Sprawiedliwość? Rząd mający trwałe, mocne poparcie w parlamencie. To po pierwsze. Po drugie, ten rząd będzie dobrze współpracował z prezydentem. Po trzecie, ten rząd nie będzie wojował z opozycją. Ja wiem, że niektórzy z nas mają w sercu różnego rodzaju urazy i są ku temu powody. Ale naprawdę, dla dobra Polski lepiej zapomnieć. Lepiej zapomnieć i iść do przodu. Bo Polska potrzebuje naprawdę wielkich zmian, wielkiej, dobrej zmiany. I my jesteśmy gotowi zapominać. My jesteśmy, szanowni Państwo, gotowi zrobić nawet coś więcej. Wprowadzić pakiet demokratyczny, który będzie przecież umacniał pozycję formacji opozycyjnych w Sejmie. Próbowaliśmy to zrobić od lat, ale nie mieliśmy większości. I teraz to zrobimy, proszę Państwa. Rząd, premier będzie musiał stawać przed Sejmem, dajmy na to raz na miesiąc i tłumaczyć się z różnych spraw. Odpowiadać na pytania. Często trudne pytania. Często zaskakujące pytania. Tak jak jest na przykład w Anglii. To jest potrzebne. To jest potrzebne rządowi, to jest potrzebne społeczeństwu. Powtarzam, my się kontroli nie boimy, bo my mamy uczciwe zamiary.